prowadzić z tobą krótki wywiad. No to jak? Raz, dwa i po bólu. Dobra? Greta Nowicki. Greta. A ja jestem Luiza. Mów mi, Luiza. O, powiedz mi, jak to jest być z ojcem? Więc dlatego go załatwiłaś. Wiesz, doskonale cię rozumiem. Występowałam kiedyś w teatrzyku szkolnym. Graliśmy Jasenka. Byłam najświętszą panienką. Po próbach zostawałam u księdza na plebanii. Najbardziej jarało go to, jak ściągał ze mnie te biało-niebieskie szmatki. Co ci jeszcze powiem? Moim największym grzechem był Borys. Ja miałam 15, on prawie 20 lat. Kiedy się przespaliśmy, zwierzyłam się matce. Wściekła się. Walnęła mi wykład o moralności. Wywlokła do ginekologa, a potem wydzwaniała do Borysa. A on? Zwiał za granicę. Matki już wtedy z nami nie było. Przyniósł mi szklankę soku. Odtąd będziemy tylko we dwoje. Ja zostanę twoim królem, a ty moją księżniczką. To Saoma. Wypij. Nie odmówiłam. Pobłogosławił mnie swoim berłem, namaścił i napoił swoim mlekiem. Ja zostałam jego księżniczką, a on moim królem. Ciebie się opowiadamy, nie? O co chodzi? W zeszłym roku tworzą go dziewczyny, osoby, absolwenci teatru dziecięcego, lalki, aktora w dużym polu obecnie, uczące się jeszcze brzozownie w szkołach średnich, w klasach maturalnych, przematuralnych. Jest to druga prezentacja.
No i to tyle, jeśli chodzi o personalia. Natomiast o samym spektaklu mogę powiedzieć to, że stanowi on efekt jakichś wspólnych naszych rozważań. Znaczy, dziewcząt, które są o jedno pokolenie młodsze ode mnie i mnie z moimi doświadczeniami reżyserskimi wcześniejszymi zadaliśmy sobie pytanie o to, czy zło może być piękne. Wiadomo, że problem moralności, etyki w teatrze przynajmniej Żeneta nie jest już problemem. Natomiast pytanie, do jakiego stopnia można się można przyjąć, czy można uwierzyć w to, że postawy powszechnie nieakceptowane, nieakceptowalne, złe, grzeszne, nie wiem jak to określić. Czyli w tym przypadku problem kozieroctwa, wykorzystywania seksualnego w rodzinie, raczej nie przemocy, czy możliwe jest to, co jest, zdawałoby się niemożliwe, czyli ta miłość ojca do córki, to co wydawało się, że jest fetyszem w ogóle naszej kultury, począwszy od Sofoklesa i króla Edypa. No i taka jest nasza odpowiedź, taka jest nasza diagnoza. Można się z tym zgadzać, można nie. Spektakl wywołuje skrajne emocje, tak jak widać to chociażby dzisiaj, gdzie część widowni wyszła w trakcie, a reszta przyjęła, nie powiem entuzjastycznie, ale bardzo gorąco. I kto autorem sztuki jest? Ja jestem autorem sztuki, napisałem to pod pseudonimem, ponieważ pochodzimy z małego miasteczka w południowo-wschodniej Polsce, gdzie mocne są tradycje konserwatywne, zwłaszcza się zachowawcze. Stąd taki drobny kamuflaż, tutaj w Krakowie wstąpiłem z otwartą przyłbicą. Dziękuję bardzo. Grand Prix zostało przyznane teatrowi Bestia z Brzozowa za spektakl Princesa.